Cześć wszystkim, z tej strony Michał Paluta. Październik, jesteśmy po sezonie, w pięknych okolicznościach przyrody, naprawdę dzisiaj pogoda sprzyja. A ja pokażę Wam, jak wygląda taki mój dzień właśnie po zakończeniu sezonu, kiedy jeszcze pogoda jest całkiem dobra, kiedy mogę wybrać się na rower. Okres tak zwanego roztrenowania, bardzo fajny, bardzo przyjemny, spokojna głowa. Głównie jakieś spokojne wycieczki rowerowe albo po prostu trening dla zabawy, tak jak dzisiaj. I dzisiaj jesteśmy w Zwierzynie, koło Strzelec Krajeńskich, gdzie mieszkam. Tutaj znajduje się słynna przełajowa runda, na której odbywa się Puchar Polski w kolarstwie przełajowym. Chciałbym Wam pokazać, jak ta runda wygląda. Co prawda jestem na rowerze MTB, nie na rowerze przełajowym, ale przejedziemy jedną rundkę i będziecie mogli zapoznać się z trasą. Może akurat ktoś z Was będzie startował w Pucharze Polski w tym sezonie przełajowym, także zapraszam do zapoznania z trasą. Jeszcze póki wystartujemy. Zobaczcie. Jest pięknie. Dobra, poruszamy. Runda zaczyna się od długiej, prostej, startowej. O, lokalni grzybiarze już na trasie. Wpadamy w las. Troszkę po piachu, oczywiście góralem jest dużo łatwiej niż przełajówką. Tutaj mamy przeszkody. Wracamy na odcinek w piasku, bardzo przyjemny. Najlepsza część na tej rundzie, odcinek w lesie. Są to single, które oj, są w tym lesie już od 20 lat, od kiedy rozpocząłem karierę swoją jako zawodnik, to od zawsze tutaj przyjeżdżaliśmy i to było właśnie najlepsze miejsce do trenowania techniki przed sezonem przełajowym. Mimo wszystko, że runda jest ciasna i o wiele łatwiej jeździ się tutaj rowerem przełajowym, który jest zdecydowanie sztywniejszy. Aczkolwiek nawet teraz fullem idzie to całkiem sprawnie. Jest sucho, korzenie nie są śliskie. I również popełniłem błąd w piachu.
tutaj najczęściej na wyścigu są przeszkody. Teraz ich nie ma. Runda jest świeżo wysprzątana. Także jeszcze nie jest przygotowana pod warunki wyścigowe. To jest właśnie pierwsza część rundy, ta dłuższa. I teraz spadamy na drugą część, mniejszą połówkę. O, siemka. Ten element powtarzamy. Oczywiście na wyścigu no nie ma możliwości dwa razy przejechać tego elementu, ale na treningu jak najbardziej. No i na rundzie przełajowej, lokalni juniorzy. Ajajaj. Dawid. Jesteś nagrywany. A to jest Dawid Lewandowski. Tak. Także jest. Słynne nazwisko, panie trenerze. LKS Pątrzewce Krajeńskie. Dawid Lewandowski. W skrócie kilka słów tylko o jego największych wyczynach z tego roku i najlepszych wynikach. Wicemistrz Polski w przełaju z tamtego roku, brązowy medalista. Mistrzostw Polski juniorów młodszych na szosie, także czołowy polski zawodnik na przełaju i na szosie. Także zapraszam do śledzenia kariery Dawida, bo naprawdę chłopak się super rozwija. I też trenuję tej rundzie, na której my zaczynaliśmy, prawda Piotrek? No tak, no runda chyba od 20-30 lat tak naprawdę uczęszczana przez lokalnych tutaj kolarzy. Niezmiennie, cały czas. Technika. Troszeczkę piachu tylko wyszło. Tak. Więc tak, nagrałem dla was wczoraj filmik o trasie przełajowej. Dopiero wczoraj wieczorem, zgrywając to wszystko, co nagrałem, zdałem sobie sprawę, że jakiegoś słowa na zakończenie nie powiedziałem, żeby nie użyć słowa kolarskiego błogosławieństwa, ale w ogóle dlaczego pojawiły się te filmiki? No, będę starał się coś wrzucać na swój kanał, na YouTube.
na ile czas pozwoli oraz jakieś tam pomysły. Będę chciał pokazać wam kolarstwo od środka, kolarstwo MTB, kolarstwo od strony treningowej, od strony podróży, logistyki. Na ile będę mógł, będę nagrywał, będę wrzucał to danie amatorsko. Sam to składam przy użyciu prostego programu, o którego istnieniu wczoraj się dowiedziałem. No, także tak, zapraszam was do śledzenia kanału oraz czekajcie na kolejne odcinki. A ja ruszam na kolejne kilometry, tym razem na szosie, i wykorzystuję piękną październikową jesień. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak to mówią youtuberzy, subskrybuj mój kanał. Pozdrawiam. Fajnie.